Przepraszam, pan prywatnie czy służbowo? Jestem tutaj zarówno prywatnie, jak i służbowo. I czego panowie oczekujecie? Oczekuję tego, żebyśmy jako społeczeństwo inwestowali w bezpieczeństwo wszystkich nas Polaków i do tego właśnie służą dobrze wynagradzane służby. A czy uważa pan szczerze, że za to, co spotyka Polaków przez ostatnie 2 lata ze strony polskiej policji, zasługujecie na podwyżki? Nie oceniam jednostkowych przypadków, o których pan, panie Piotrze, na swoim kanale mówi. Petrus, Piotr, Skała, pan twardo trwa na swoim stanowisku. Również mam na imię Piotr. Zazdroszczę panu sprzętu, znakomity sprzęt youtuberski. A dziękuję. Także serdecznie pozdrawiam pana czytelników i czasami, może widzów, i czasami też warto troszkę mniej jadu, zacieśniewienia, a będzie nam wszystkim łatwiej. Cały czas się uczę, jak Andrzej Duda. Nie oceniam poszczególnych osób, każdy jest kowalem własnego losu i każdy musi stanąć przed lustrem i popatrzeć w siebie. Każdy ma coś za pazurami, pan też to o tym wie. Łatwo komuś przykleić błoto, nie znając czyjej sytuacji. Dlatego o to apeluję, szanujmy się wszyscy, a będzie nam o wiele łatwiej. Jasne. Pozdrawiam serdecznie i spokoju życzę. I przy okazji, skoro już skorzystam z pana zasięgów, zachęcam do kanału Przydają Głos. Tam oczywiście koloryzuję rzeczywistość tak samo, jak pan Piotr koloryzuje własną i tym miłym akcentem. Wszystkiego dobrego. Dzięki. A z wami rozmawiał, proszę państwa, założyciel kanału Przydają Głos.